Maciek, kolejna edycja Twoja twarz brzmi znajomo. Mnie ciekawi... 19, niesamowite. Nie, no w ogóle cieszę się, że powiedziałeś tę liczbę, bo ja bym nie dał rady po prostu sobie naliczyć, przypomnieć. Są ludzie, którzy mają mniej lat i nas oglądają. Powiedz mi proszę, czy to jest trochę tak, że jakbyś bardzo chciał, to Ty byś w sumie nie musiał pracować w tym programie, bo dzisiaj telewizja jest tylko dodatkiem do Twojego życia? Ale pytasz w jakim kontekście? W którym chcesz, każdym. Ale chodzi Ci o to, czy z tego żyję? Nie, bardziej pomyślałem, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę, to telewizja jest jego największym marzeniem, poświęca się tam na 100% i po prostu zrobi wszystko, by to się udało. A Ty już swoje wypracowałeś i być może po prostu przyjmujesz propozycje do kolejnych edycji, bo jak już ktoś Cię kiedyś zatrudnił, to czemu miałbyś przestać to prowadzić sam z siebie? No dobra, tak zupełnie szczerze, robię ten program, bo go po prostu lubię, bo go szanuję, bo uważam, że jest jedną z bardziej wartościowych jednym z bardziej wartościowych programów rozrywkowych, jakie są w tej chwili w telewizji. I czuję się częścią tego programu. Oczywiście ostatnie sezony były trudne ze względu na różne perturbacje. I wiadomo, że na pewno też się zastanawiałem, czy jest jeszcze dla mnie miejsce w tym projekcie. Ale uważam, że jest. I uważam, że też fakt, że pracuję z Maćkiem, też jest dodatkowym atutem. Chociaż zawsze będę uważał, że duet z Gąsem był jednym z najciekawszych moich zawodowych doświadczeń i zawsze będę wdzięczny Piotrkowi za te prawie 10 lat. Muszę przyznać, że jak pół roku temu się tutaj spotykaliśmy, to byłeś w jakimś takim kabaretowym szale radości, że prowadzisz z Maćkiem. Wiem, że to się pewnie nie zmieniło, ale nie. Dzisiaj ja to wszystko rozumiem, ale wydaje mi się, że dzisiaj ja nie widzę w Tobie tego światełka w oczach. Czy jakoś Twoje samopoczucie się w ostatnich tygodniach, miesiącach faktycznie zmieniło? Nie, po prostu... I nie chodzi mi o Maćka, tylko dzisiaj widzę, że jesteś taki zgaszony. Jestem w szoku, bo jestem na konferencji Polsatu po raz tej ramówkowej, nie wiem. Jestem prawie 20 lat w Polsacie, konferencje są prawie od zawsze. Pół roku, z 40. Pół roku, i po raz pierwszy mam wrażenie, że 3/4 osób i projektów nie znam. Jestem w szoku, ale spoko, daj mi szansę. Za chwilę pewnie będę lepiej się tutaj ogarniał. Dlatego też bardzo lubię rozmawiać z Wami już po prezentacji, bo wtedy wiem o wiele więcej. Na koniec muszę zapytać Cię o mamę, ponieważ wiemy, że te zmiany na pewno wpływają też na Wasz prywatny nastrój, na to, że pewnie się ostatnio wspieraliście bardzo. Dlaczego mielibyśmy się wspierać? O co? Wspierać. Wspierać, zrozumiałem, że to jest kostka Wiwy, tu nie ma jakichś dziwnych słów. Myślałem, że wspieramy. Nie, absolutnie chodzi mi o wsparcie. Tak, oczywiście. W jakim mama jest dzisiaj momencie życia zawodowego, bo wiem, że wybierała wśród różnych projektów, czy też dokładałaś tam swoją cegiełkę do jej wyboru, bo chyba ostatecznie padło na jakiś taki projekt wnętrzarski. Ostatnich parę tygodni byłem w Hiszpanii i byłem trochę odcięty od tych informacji. Z zasady nie rozmawialiśmy o tym projekcie, bo ja też wolałem nie wiedzieć pewnych rzeczy, no bo to trochę jest konflikt interesów. Natomiast oczywiście, że a propos wspierania się, no ja wiedziałem już chwilę wcześniej, że taka sytuacja ma nastąpić. Wiedziałem również, rozmawialiśmy z moją mamą i ja myślę, że tak, wszystko w życiu dzieje się po coś. I czasem coś, co wydaje się być w danym momencie no, jakimś tam osobistym niepowodzeniem, czy dramatem, czy trudną sytuacją, często po jakimś czasie okazuje się, że to jest otwarcie, to jest możliwość na nowe otwarcie, to jest taka szansa na nowe otwarcie. I ja tak to tłumaczę mojej mamie i jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Zresztą, żeby nie być tutaj gołosłownym i odnieść się do pewnych faktów, gdyby mojej mamy nie zwolniono z TVP, nigdy nie byłoby programu jej w programie Nasz Nowy Dom i tej jej fantastycznej kariery przez ostatnich 10 lat. Myślę, że mimo jej wielkiego doświadczenia to było 10 najfajniejszych lat jej życia zawodowego, więc ja jestem święcie przekonany, że to, co się wydarzyło, spowoduje, że ona ma przed sobą zupełnie nowe możliwości. Czas zazwyczaj pokazuje, że po coś się dzieje, żeby potem było lepiej. Na koniec jeszcze zapytam Cię, czy jest trochę tak, że trudno pracuje się w Polsacie, jak czujesz, że jednak Twoja jakaś jedna z najbliższych osób została w pewien sposób pokrzywdzona? Inaczej, no my, jeżeli ktoś dość w miarę uważnie albo chociaż odrobinę śledzi, jak to wygląda w przypadku mojej rodziny, a wiem, że są osoby, które być może to śledzą, te osoby zdają sobie sprawę i myślę, że w ogóle widzowie zdają sobie sprawę z tego, że akurat pod kątem zawodowym ja jakby z moją mamą nigdy gdzieś tam blisko nie funkcjonowaliśmy, żeby było śmieszniej, to ona przyszła do Polsatu, kiedy ja już tam od dawna byłem, a nie odwrotnie. I też zawsze staraliśmy się w tych sprawach zawodowych zachować profesjonalizm. To znaczy, oczywiście, że dyskutujemy o różnych rzeczach, zdarzało nam się w pewnych sprawach rozmawiać, zawodowych również, no ale tutaj no, musieliśmy te sprawy rozdzielić.
to nie jest dla mnie komfortowa sytuacja z wielu względów, no bo wiadomo, że skoro już robiła ten program, to fajnie, jeżeli to dobrze szło i fajnie, że miała tą swoją przestrzeń. Natomiast no, jakby ja też tak do końca, no jakby pracuję dla Polsatu, ale nawet w samym fizycznie Polsacie, na Ostrobramskiej praktycznie nie bywam, ja jestem tutaj, gdzie jest to nasze miasteczko telewizyjne, więc pracując przy programie Twoja twarz brzmi znajomo, aż tak bardzo nie czuję się tego wszystkiego dookoła. My po prostu robimy nasz projekt, chcemy go zrobić jak najlepiej. No i cóż, no oczywiście fajnie by było, gdyby była w tym Polsacie. No nie ma jej, jest to taki moment przykry, smutny, ale już od jakiegoś czasu przyzwyczaiłem się do przykrych, smutnych momentów w mojej tutaj karierze w Polsacie, więc no chociaż mówię, no pół roku temu też nie był łatwy moment dla mnie, no ale wiadomo, że to była perspektywa pracy z Maćkiem, która trochę mi osłodziła jednak utratę Piotra, no którego... Tęsknimy wszyscy. Tak, oczywiście. Ale ja dla osłodzenia powiem Państwu na koniec, że Twoja mama robiła dwa ostatnie odcinki naszego nowego domu w Dęblinie, w moim rodzinnym mieście. O, proszę. Tam jest szkoła Orląt, nie? Wszystko tam jest i są też pełne serca radości i pamięci o Pani Kasi, że zrobiła tak aż dwie wspaniałe metamorfozy, choć mogłaby przecież tylko jedną. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Trzymaj się.